Cześć, witajcie. Zanim zaczniemy kolejne Q&A, bo nie chcę tworzyć kolejnego takiego vloga, chciałbym poruszyć parę kwestii odnośnie kanału. A więc tak, pierwsza ta rzecz taka może najmniej przyjemna. Ale tak, jeśli ktokolwiek to ogląda, kto ogląda regularnie filmy, no to te osoby jakoś nie wypowiadają się negatywnie. Ale osoby, które się na przykład nagle pojawiają po to tylko, żeby, nie wiem, hejtować i rzucać jakieś komentarze dziwne, okej, okay, możecie sobie napisać, że film wam się nie podoba, dać łapkę w dół. Macie do tego pełne prawo i nawet tak róbcie, bo dzięki temu będę wiedział, co was interesuje, a co was nie interesuje. Ale nie chcę mówić, że ostrzegam, ale po prostu nie chcę, żeby tu był jakiś bałagan, nie chcę, żeby tutaj był jakieś, nie wiem... Nie ma po prostu tak, nie ma żadnego obrażania, nie ma żadnych wulgaryzmów na kanale. Od razu takie osoby bez niczego będę najpierw usuwał komentarze, jak się pojawi jeszcze raz, to od razu banował. Tutaj nie ma, po prostu nie ma litości. Ma być porządek i tyle, żeby ludzie jak wchodzą tutaj, że nie widzieli, że to są jakieś, nie wiem, niecenzuralne słowa i tak dalej. Zachowajcie sobie to dla siebie. Jeśli chcecie napisać mi w prywatnej wiadomości, to napiszcie w prywatnej wiadomości, to jakoś sobie pogadamy. Ale nie piszcie tego publicznie, po prostu nie róbmy bałaganu. To jest taka pierwsza rzecz. No dobra, teraz przejdźmy do Q&A, a tą trzecią najważniejszą zostawię sobie na koniec, żebyście wy podjęli decyzję. Ale no dobra, zacznijmy od Q&A, czyli poprzednie pytania, które się pojawiły. Dużo pojawiło się właśnie pytań odnośnie Samsunga Galaxy S2, tutaj czy radzi sobie w tych obecnych gierkach. Obiecuję, w przyszłym tygodniu na pewno zrobię jakieś GTA Vice City, może Most Wanted, pokażę te gry, które już mam kupione, jak one sobie radzą właśnie na Galaxy S2. Myślę, że bez problemu sobie tutaj telefon poradzi. No tutaj, no może rzeczywiście w Vice City troszkę tak samo jak na Nexusie, na najwyższych ustawieniach może troszkę haczyć, no ale to możemy zawsze sobie zmniejszyć trochę detale, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I teraz druga rzecz, tutaj kolejna, chodzi o temperatury. No to jak wiemy, S3 jest wykonana w nowszym procesie technologicznym, jest też on mniejszy, dzięki temu no, procesor się mniej grzeje i to jest zauważalne. Tak samo jak Galaxy Note 2. Te telefony zdecydowanie mniej się grzeją niż S2. S2 się grzeje, szczególnie koło aparatu, tam gdzie jest procesor. No i to się da odczuć. Szczególnie jak jest jeszcze telefon ładowany. Wtedy naprawdę się potrafi nieźle zagrzać, aż się spocą ręce. No i myślę, jakby to rozwiązać. Możemy zrobić jakieś porównanie właśnie tutaj temperatur podczas na przykład, nie wiem, Antutu czy jakiegoś innego benchmarku. I wtedy byłyby jakby no, proporcjonalne te temperatury do właśnie wysiłku telefonu, wysiłku procesora. No spróbuję jakoś to zorganizować. Nie mam takiego termometru, żeby to zrobić, ale no, będę o tym myślał, więc zobaczymy. Tutaj dużo o S2 rozmawialiśmy. Co tu jeszcze? Aha, odnośnie Samsunga Galaxy S4 było dużo pytań, strasznie dużo pytacie właśnie na prywatnych wiadomościach, czy kupię, czy na pewno będę prezentował i tak dalej. No to już mówiłem wielokrotnie, na pewno będę kupował, jak się tylko pojawi, jak mi się tylko uda go dostać. No na razie no, próbowałem coś tam napisać do Samsung Polska, ale nawet nie dostałem odpowiedzi, czy się uda jakoś wcześniej, przedpremierowo dostać telefon. No w sumie, no nie dziwię się, też bym na ich miejscu też bym pewno nie odpisał do osoby, która no powiedzmy gdzieś tam nie jest w ogóle znana, więc no jaki by mieli z tego plus. No w każdym razie, no jak tylko się pojawi, to ja postaram się zamówić go w kilku sklepach. Właśnie tak podjąłem taką decyzję, że zrobię to w ten sposób. Zamówię go w kilku sklepach. No i ten, który zrealizuje szybciej moje zamówienie, w tym odbiorę i koniec, kropka. Tak, żeby telefon był jak najszybciej u mnie, żebym mógł jak najszybciej wam go pokazać. No i właśnie, tutaj były pytania odnośnie tej grafiki. No, mi się wydaje, że też będzie właśnie ten grafika T658, tak było wcześniej zapowiadane, już planowali to, że będzie taka grafika do S3, a tutaj się okazało, że Mail 400 wpadł, tylko trochę wyżej taktowany niż w S2. No więc myślę, że tutaj już... No zresztą wszystkie przecieki, które zresztą możecie zobaczyć na galaktyczny.pl,
wszystkie przecieki, które tam są przeze mnie też publikowane, gdzieś tam, które zobaczyłem na innych portalach właśnie zagranicznych, no mówią o tym, że będzie ten Exynos 5, że będzie 8-rdzeniowy, to znaczy właściwie dwa układy takie po 4 rdzenie, to takie równorzędne będą. Przepraszam. I no właśnie, że będzie 2 giga RAM-u i że będzie też 658. Więc myślę, że tak to będzie właśnie wyglądało. To tu jeszcze. Aha, dlaczego nagrywam S2? Tak jak mówiłem, S3 poszła do mojej dziewczyny. No, nie zawsze jest taka możliwość, żebym po prostu nagrywał S3. Chociaż jak się uda, to tak robię. Nagrywam S2, myślę, że tutaj jakoś dużej różnicy, no ja nie widzę przynajmniej. No może wy sami ocencie, czy jest duża różnica między właśnie na przykład tym nagraniem, które prezentuję i ono jest nagrane Galaxy Note 2, czyli to samo właściwie co w S3, w porównaniu do na przykład S2, a S2 nagrywałem chociażby ostatnie odcinki o Galaxy Note właśnie. Więc no dajcie znać, czy widać jakąś większą różnicę. A, ktoś jeszcze prosił o porównanie aparatu i kamery w S3 i Galaxy Note 2. Moim zdaniem to jest to samo, ale oczywiście pokażę wam to, tą różnicę. Spróbuję nagrać jakieś te same sekwencje, zrobić te same zdjęcia i spróbujemy je jakoś porównać. Ciężko, musicie zdawać sobie z tego sprawę, że ciężko zrobić dokładnie to samo zdjęcie dwoma telefonami, no bo inaczej tam światło trochę wpada pod innym kątem i już zdjęcie może być diametralnie różne, no ale spróbujemy, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. No i tak jak mówiłem jeszcze w tych wiadomościach prywatnych, sporo było o tej S4, dużo próśb było też właśnie o S3, żeby jeszcze ją kontynuować. No oczywiście będę pokazywał, tylko chciałbym się teraz na Galaxy Note skupić trochę, z tego względu, że no po prostu S4 nie wiadomo kiedy się w końcu pojawi, czy w marcu, czy w kwietniu. No i trochę mnie goni czas, jeśli chodzi o Galaxy Note 2, bo tu jest tyle do pokazania jeszcze, że nie wiem, czy to się wszystko uda. Ale tak, jeszcze ktoś pytał właśnie, kiedy będzie kolejny Q&A i tak dalej. No to Q&A jest na ogół w niedzielę. I tak postaram się, żeby to było planowo, taki właśnie kalendarzyk zrobić. No na przykład dzisiaj to nagrywam w piątek, więc dla was jest niedziela, dla mnie jest piątek, ale prawda jest taka, że po prostu wyjeżdżam do Warszawy i no, nie będę miał możliwości nagrać, więc przygotowuję sobie to wcześniej. Nie wiem, ciężko też mi określić, zrobić jakiś bardziej dokładny kalendarz, bo czasami wychodzą jakieś aktualizacje albo wasze jakieś pytania, które staram się zrealizować na bieżąco, czyli na następny dzień. I w związku z tym nie zawsze mogę zaplanować, co nagrać w jakimś konkretnym dniu tygodnia. Więc tak to wygląda. Dobra, teraz trzecia rzecz, ostatnia i tutaj wasza decyzja jest, bo myślę, że fajnie by było, jakby wreszcie pojawił się jakiś konkurs na kanale. No nie było czegoś takiego, mówiłem, że na razie nie będę robił, no bo nie mam za bardzo możliwości z tego względu, że no nic nie dostaję jakby od żadnych producentów, żeby wam tutaj rozdać. Ale pomyślałem, że w sumie no, gdzieś tam pojawiają się te reklamy oczywiście, które tam klikacie sobie albo nie klikacie. Więc oczywiście jeszcze, jeśli pojawi się już wreszcie z tego jakiś dochód, to myślę, że w jakimś najbliższym czasie teraz jakoś postaram się, żeby zrobić jakieś nagrody, jakiś konkurs. Oczywiście wcześniej wam o tym powiem, żebyście wiedzieli kiedy, jak, gdzie i co. Teraz pytanie jest do was takie. Jaki byście chcieli konkurs? Znaczy, jeśli chodzi o zasady konkursu, to sobie coś tam wymyślę jeszcze. Pewno będzie dotyczyło to kanału albo właśnie urządzeń Galaxy albo Nexusa. I teraz tylko pytanie jest o nagrody. Co byście woleli? No bo ja to będę fundował jakby z własnej kasy. Teraz nie wiem, czy są możliwe te na Google Play na przykład te takie karty podarunkowe, to się tak nazywa, te gift. Czy jest takie możliwość, bo na przykład mógłbym parę takich ufundować, wtedy by było więcej nagród, albo na przykład moglibyśmy zrobić tak, że byłaby jedna jakaś główna nagroda, powiedzmy jakiś, nie wiem, właśnie jakaś wsówka, albo jakiś travel cover do Nexusa 7, coś w tym deseń, myślę, że coś tam, coś takiego by się udało tutaj wyskrobać i po prostu dajcie znać, co wy byście woleli, czy wolelibyście właśnie coś do S3, S2, może do
do Nexusa. No oczywiście nie przesadzajcie tam, bo w konkursie nie będzie na przykład S3, tak? Żeby nie było, od razu mówię, bo na to mnie niestety nie stać, ale no, jakoś tak symbolicznie chociaż spróbujmy to zobaczyć, jak to wyjdzie tym razem i może później jakoś to się będzie częściej pojawiać. Nie, myślę, że może na 500 czy na 600 widzów się uda to zrobić, zobaczymy, więc jak tam macie wielkie ciśnienie, to żeby coś tam spróbować zgarnąć i żeby jakiś konkurs był, to tam możecie systematycznie polecać kanał gdzieś tam wśród swoich znajomych, czy gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych, żeby tych osób więcej się dowiedziało i może ktoś wpadnie. No dobra, to myślę, że wszystko tym razem i no czekam na wszystkie komentarze, te wszystkie kwestie, które poruszyłem. Aha, jedna jeszcze ważna rzecz. Zróbmy tak, bo widzę, że to trochę tak bez sensu później się odbywa. Ja odpowiadam komentarze na komentarz. Zróbmy tak, ja nie będę odpowiadał na komentarze, które się będą pojawiały pod właśnie kolejnym Q&A. Tak jak zawsze pytajcie i zadawajcie kolejne pytania tutaj. Ja nie będę odpowiadał z tego względu, żeby po prostu odpowiedzieć już w filmie, a nie powtarzać się tutaj kilka razy. Ja wiem, że to czasami tydzień to długo, ale... bateria znowu. Ale po prostu no dajcie znać w komentarzach, a ja wyczekam, przygotuję się i odpowiem Wam w przyszłym tygodniu. Dobra, to w takim razie było wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrypcji i polecajcie kanał w takim razie. No i czekam na wasze sugestie odnośnie konkursu i wszystkich spraw, które poruszyłem wcześniej. Trzymajcie się. Cześć.